Przekazywanie tradycji rodzinnych to jedna z najpiękniejszych form rozwoju i życia w rodzinie. W dzisiejszym dniu, w czasach ostatnich dni Adwentu, kiedy szykujemy się do świąt Bożego Narodzenia, szykujemy nasze serca przez spowiedź, uczestnictwo w roratach, też szykujemy nasze domy i chcemy przekazać tradycję rodzinną. Jedną z nich jest pieczenie ciasta. Dzisiaj będziemy świadkami i będziemy cieszyć się upieczeniem ciasta wspólnego przez przedstawicielkę rodziny zakonnej sióstr służebniczek, siostrę Monikę, wraz z panią Agnieszką i Paulinką. Edmund Bojanowski kiedyś zapisał w XIX wieku, ale słowa dzisiaj bardzo aktualne, że niewiasta, czyli każda kobieta, jest namiestniczką Boga Rodzicy. W domu, który jest kołem życia rodzinnego, jest przekazicielką tradycji, kultury, a na pewno przekazem tradycji jest też to, że pieczemy wspólnie ciasto. Przekazywanie z pokolenia na pokolenie cennych przepisów, które są skrycie przechowywane w domu, a smakami możemy cieszyć się, kiedy zasiadamy do świątecznego stołu. Tak samo takie tradycje są w domach zakonnych. I jedna z naszych sióstr, właśnie siostra Monika, przekaże jeden z sekretów kuchni zakonnej, bardzo pyszne ciasto, które warto też przenieść do naszych domów rodzinnych. Dlatego dzisiaj myślę, że ku radości też Edmunda Bojanowskiego, który cieszył się zawsze obecnością w rodzinie, cieszył się, kiedy rodzina jest razem, razem pracuje, no i kiedy wychowuje najmłodsze pokolenie, więc ku jego radości też dzisiaj zapraszamy do wspólnego pieczenia. Radzę sobie przygotować kartkę, zanotować, wypróbować przepis i potem smacznie zjeść z rodziną. Która się tu między nami dzisiaj kręci, żeby pokazać, nauczyć się jedna od drugiej też myślę, ciasta drożdżowego. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu bakową różę drożdżową, która będzie ładną dekoracją stołu wigilijnego czy bożonarodzeniowego. Przepis jest, można powiedzieć, prosty, ale dość skomplikowany, bo jest co najmniej trzy etapy robienia ciasta drożdżowego. Zaczniemy od przygotowania rozczynu drożdżowego, w którym podgrzejemy sobie mleko tak do temperatury 36 stopni, tylko więc takiej temperatury, w której drożdże nam będą rosły, a nie zabijemy ich wrażliwości. Tylko takie, można go skosztować małą łyżeczką, żeby wiedzieć, takie rozpuszczamy w nim drożdże, rozcieramy, zaraz będziemy czynić, tylko lekko podgrzejemy, nie? Paulinka nam tutaj miesza, żeby nam się nic nie przypaliło. Wkładamy do tego 4 deka drożdży. Jak mamy taką kostkę, to myślę, że tak pół, troszkę mniej niż pół. Tutaj mama Agnieszka ukroi pół i trochę mniej. No i będzie. Super, lecie. Będzie. To jeszcze, tak?
Uważaj, tylko troszkę. Dajemy do tego dwie łyżki cukru. Może być nawet dużo, to być nie powinno być, ale dwie. Pani Agnieszka daje. Tak. A Paulinkę prosimy o to, żeby nam to równo ładnie wymieszała. Posypiemy to jeszcze. Dodamy do tego jeszcze trzy łyżki jeszcze tutaj na kraju. Tak, ok. I Paulinkę mieszka. Coś pięknego, nie? No, to trzeba tak rozpuścić, żeby był jednolity kolor, żeby nie było tych takich grudeczek. Nie? Grudeczek. Takich grudeczek. Nie, nie. Nie, trzeba to właśnie delikatnie łyżką zrobić. Coś pięknego. Teraz ja Ci wsypię trzy łyżki mąki, do tego dajemy też z tej całości, którą będziemy odmierzyłyśmy do ciasta. Ja to tak posypię, tak jakby prawie jak siteczkiem i to też trzeba tu zamieszać, żeby grudek nie było. I to jest nasz roszczyn drożdżowy, któremu musimy pozwolić trochę odpocząć, czyli żeby zaczął nam ruszyć. Nie? Brawo. Lecie, resztę zostawimy. Dobrze, myślę, że będzie. Tak. I teraz to, co nazywa się to rozczynem drożdżowym, musimy zostawić do wyrośnięcia, więc musimy poczekać, aż powiedzmy zwiększy swoją powierzchnię dwukrotnie. Powinno to tak lekko nastąpić. Jak ktoś chce przyspieszyć ten proces, można na przykład nastawić sobie piekarnik do temperatury 35 stopni, taki domowy, i to w takim cieście, powiedzmy, rosnącym będzie to nam powoli rosło. A my możemy sobie w dalszym ciągu w misce trochę większej przygotować już na dalszą część ciasta. My sobie tutaj odważyłyśmy już wszystko tak jak trzeba, czyli mamy przygotowaną mąkę, masło, jajka i cukier. I teraz tak, musimy jajka i tą żółtka 2 utrzeć z cukrem. Od tego zaczynamy. Tak, utrzemy z cukrem. Tak. I później. Ale utrzeć z czym? Mikserem albo jakimś. No, będzie albo jakiś taką. Jest mikser. Tutaj wsypiemy mąkę i musimy dać tak. To utarte jajka z cukrem. Masło roztopione i ten wyrośnięty roszczyn do tej miski wszystko i wszystko jajek, prawda? Tak, to takie dwa żółtka i jedno całe jajko, tak? Tak. Okay. I dajemy do tego cukier, który nam pozostał albo od tego zaczynu i to trzeba teraz uczyć. Będziesz trzymać mikser. Żeby to było do białości, więc musimy to tak, jak jest, 5 minut, żeby nam się to było kurczę białe. Dobra, to powietrze. Rozpuszczamy 4 łyżki masła, tak? Tak, 4 łyżki masła. Będziemy mamie do garnka. Masło robi się takie złote jak lód. Tak. Więc mamy przygotowany roszczyn. Bardzo nam pięknie urósł. Zwiększył swoją objętość 2 razy, prawda? Tak. Więc możemy przystępować do dalszego etapu robienia naszego ciasta. Ale śliczny. Puszysty. Puszysty, tak. Czyli tak, teraz weźmiemy. Mamy przygotowane, tak jak żeśmy wcześniej, utarte żółtka, roztopione masło, już lekko tak schudzone. Mamy roszczyn. Ugnieciemy tak ładnie i zostawimy znów. Tak musimy ładnie ugnieć, żeby ciasto było jednolite. Żeby nigdzie tam mąka nie została. Wszystko było równo rozprowadzone.
Zostawimy go do porządnego wyrośnięcia. Może być. Mama już masz mnie. Od ręki nam odchodzi, robi się taka kulka. Dobrze, tak ładnie to niech pani nam zagniecie. Kuleczkę zrobię. Tak. I zostawimy w tej misce, w której żeśmy wyrabiali, żeby nam rosło. My zostawimy sobie tutaj na kuchni, żeby patrzeć. Można to przykryć ścierką. Tak ładnie. I zostawimy to na kuchni, żeby nam rosło. A my zajmiemy się przygotowaniem madzienia. Ciasto drożdżowe nam rośnie, tak, z boku odstawione. Ciasto drożdżowe nam rośnie, odpoczywa sobie ładnie na kuchni, żebyśmy miały go też pod takim nadzorem naszym. A teraz my przystąpimy do przygotowania maku, czyli tego nadzienia do ciasta drożdżowego, tutaj ruszy makowej. Mamy już przygotowane tutaj składniki, przynajmniej niektóre. Bakalie, w których mamy rodzynki, pokrojone daktyle i pokrojone migdały, odważony cukier, masło, jajka, bo cukier i żółtka należy utrzeć do białości, tak jak i do ciasta. Do ciasta makowego też używamy maku. Jeśli Państwo będą mieć mak taki zwykły, niebieski, to należy go gotować przez 15 minut, następnie odcedzić i zmielić 3 razy. Ale też na rynku są teraz dostępne takie różne nowości i między innymi można kupić niebieski mak mielony, czyli już ugotowany i zmielony. Ja się zawsze śmieję, że to dla takich leniwych gospodyń, pewnie też do nich trochę należy, dlatego znalazłam sobie taką nowość na rynku, jest szybko. Oko wybijamy tutaj, do jednej miski, w której go będziemy wybijać. Mama Agnieszka mówi, że najpewniej jest trzymaczką. A żółtka potrzebna z cukrem pomoże nam tutaj wałowinka. Musimy przygotować sobie nadzienie makowe, tak jak już mówiłam. Bierzemy 2 łyżki masła, które wkładamy na patelnię. I bakalię. Należy lekko rozpuścić masło takim małym tym i będziemy smażyć bakalię na tym. 2 łyżki miodu. Tutaj rozpuszczamy sobie właśnie masło. Już lekko mamy rozpuszczone. Możemy tą samą łyżką, którą tutaj sobie tak lekko maczamy, odmierzyć łyżka. 2 łyżki miodu. Przecież proszę bardzo. Tak możesz to ostatecznie zrobić. Zaraz będziesz mieszać. Możesz tam koło mamusi sobie stanąć na stołeczku. Nie masz tutaj stołeczka, żebyś ci było więcej widać. Tak. Tutaj lekko to rozpuszczamy. Jak nam się rozpuści masło, to damy do tego, tylko uwaga, tutaj smażymy. Dodajemy do tego bakalię i smażymy. A ja w międzyczasie otrę skórkę z jednej cytryny, którą wcześniej sparzyłam sobie we wrzątku. Czujesz ten aromat? Pachnie? Tak. Dobrze, myślę, że tam można dać się bakalię. Ja zaraz coś tam dam. Trzeba smażyć tak około 10 minut. Żeby to w mniejszym ogniu. Taki mniejszy ogniu, żeby nam się to nie spaliło, ale lekko smażyło, żeby ten tłuszcz i ten miód otoczyły te nasze bakalie. Dajmy jeszcze skórkę otarcie z cytryny. Jak będziemy widzieć, że tak już się nam migdały lekko rumienią,
No, nie będzie tak. Chociaż można to podkręcić, jak będziemy mieszać. Mamy usmażone bakalie, już wystudzone, więc możemy przystąpić dalej do następnej czynności. Mama Agnieszka nam tu obiecała, że nam umie białka na sztywno. Pytanie mam od razu, tak. Czy dodać szczyptę soli? Można, tak, będą lepsze. A my tu z Paulinką będziemy usierać żółtka z cukrem. Ja jej trochę pomogę, bo będziemy to robić mechanicznie. Może tu trochę więcej. To było no, będzie. Dobrze. Zobaczymy, będziemy się wyścigować z mamą. Dobrze? Poczekaj, ja zacznę, dobra. A później tobie podam. A tu rozetrzemy sobie lekko, żeby nam to... I jak nie zaszulka. Tak, rozetrzemy, żeby nam nie porwał ten mikser całego cukru. Wow! Ale kryształki się zrobiły. Rozetrzemy to ładnie, tak, nie? Jajeczną właśnie. I teraz jak chcę łączyć wszystko teraz razem? Tak, wszystko musimy teraz po prostu wymieszać. Możemy to też uczynić z mikserem, ale możemy też zacząć, może to zrobimy rzeczywiście mikserem, więc ja to tak, no tak? Potem ciebie tak, zrobimy to mikserem, tylko najpierw możemy wykorzystać ten mikser ten, tylko tak, wsypiemy tutaj sobie dwie myszkłyżki. Nie, mak do tego. Cały? Cały, ten nasz sparzony, ugotowany, sparzony mak. Tak. Damy sobie tutaj pianę z białek. I najpierw zaczniemy to mieszać łyżką. Proszę, mamo. Może być ta sama. Nie, a nie mama? Mama. Uwaga, odsuniemy się trochę. Ale piana. Piękna, nie? I zaczniemy. Chmurka, tak, nie? I najpierw to zaczniemy mieszać łyżką, a później lekko rozmiksujemy, żeby nam tego maku nie porwało, nie? Dodamy aromat migdałowy. Podkręcenie jeszcze smaku. Nie wiem. Ja, ponieważ bardzo lubię taki soczysty, wyraźny migdałów, więc wlałam cały. Ale jak ktoś nie przepada za takim wyraźnym smakiem migdałowym, to można dać kilka kropli. Myślę, że będziemy to ucierać dalej mikserem. Ale to jest takie makowe. No. Makowe się to zrobiło. Tak. Tą łyżkę możemy później też wokali, żeby wkładać wokali. Tu mamy te nasze przestudzone wokalie. Mama stanie z tej strony. Będzie mikserem, choćby pomyka trochę dali. Mikser weźmie mama i będzie... Łyżkę do pani może zaraz. Uwaga, teraz mama będzie lekko najpierw do kontaktu jeszcze. Robimy. Tak, bo my to względy bezpieczeństwa, wiesz, ja zawsze w ciągam. Dobra, my musimy to tak, bo potrzeba będzie tak trochę właśnie, żeby, bo to się nam może rozsypać. Czyli też miksujemy? Tak, miksujemy, tylko że to tak właśnie delikatnie. Trzymasz miskę. Tak mama sypie. Jak już mamy przygotowany mak z jajkami i z białkiem, wmieszujemy w to bakalie, które usmażyliśmy wcześniej i lekko wystudziliśmy.
wybieramy tą drobnicę, nie? Taką mniejszą. Dobrze. Będzie lepsza. Będzie lepsza, nie? Dobrze, wysmarujemy ją. A co wysmarujemy? Wysmarujemy ją lekko margaryną. A co to? Albo olejem. Dobrze? My, tak, my ją tu wysmarujemy lekko olejem. Może być pędzelek albo jak coś. Mamy pędzelek jakiś. Specjalny mamy. A to ty tak, jesteś pierwszy pomocnik mamy, bo ty widzisz wszystko, gdzie tu leży. Nie? Tak jest? No dobrze, piękna sprawa. To co? Mama tu daje krople. Dajemy tutaj w całości ciasto. O, popatrz, troszkę nam tak ono teraz opali. Jakie piękne, jaki purchne, nie? I mama to wałkuje na kwadrat. Na kwadrat? Tak, na taki kwadrat. Wow, nigdy nie wiedziałam, że można nałożyć na kwadrat. Tak jak do blaszki, bo będziemy to ciasto rolować. Dobrze, będzie. I rozsmarowujemy na tym cieście nadzieję. Musimy sobie włączyć piekarnik. Tak, na całej powierzchni. Mama włącza piekarnik. I teraz tak, na ile stopni? Na, trzeba go włączyć na 160 stopni Celsjusza, żeby nam się już powoli zaczął grzać. Bo nam tutaj zrolowanie ciasta i pokrojenie zejdzie bardzo szybko, więc żebyśmy miały nas nagrzany piekarnik już. To to robimy dalej. Wyskładamy całe nadzienie. I potem będziemy to jakby rozkładać tak, rozcierać tak jak wcześniej. Tak, rozetrzemy. Możemy użyć do tego noża. Tu mam już wielki, o, będzie. Nie? Łatwiej jest nożem. No, myślę, że z nożem będzie. To nasz, ten nasz makowiec będzie bardzo bogaty. Mamy dużo maku. Ale też o to chodzi właśnie, żeby był bardzo dobry. I staramy się rozsmarować tak, żeby był cały ten płat ciasta, który mamy wywałkowany, pokryty był makiem. Tylko cały tak to. Na pewno pomagać. Możesz pomagać. Na pewno nam będą przeszkadzać w tym rozsmarowywaniu te nasze bakalie pokrojone, ale proszę się tym nie zrażać. Proszę bardzo, jak to mi dzielnie Paulinka pomaga? Nie? Tak, łyżką. Łyżką. Sobie na tę stronę. Ciekawe jest, jak z tego róża powstanie. To taki właśnie sposób, specyficzny sposób krojenia i układania ciasta na blaszce. Spowoduje to, że właśnie powstanie nam róża. I zwijamy. Tak jak naleśnika. Tak naleśnika mama zwija? No, tak. Pięknie. To się zwija naleśnika ogólnie. I robimy, rolujemy ciasto. Trochę wypadło masło. No nic się nie dzieje. Mam już zrolowane ciasto i kroimy na takie paseczki. Tak, tak to może być, na krążki. Te bakalie też oczywiście nam będą troszkę przeszkadzać w tym krojeniu, ale... Dobra, teraz mama Agnieszka tutaj próbuje kroić. Okay. Takie równe. Czyli one są tak około... Dwa centymetry, tak. Siostra Kasiu, jak nam się troszkę tak rozkleją, to nic się nie stanie, bo to się zbierze. To jest jeszcze tortownica przygotowana. A jak to mamy schować do tortownicy? No spróbujemy jakoś. Ja myślę, że z takiego, czy zawinąć tak, odwrócić tak prawa, lewa i bułkę z każdą osobno. Bułka? Tak, na bakalie.
kwiatem i takie właśnie takie właśnie. Bo chyba tak wygląda. Jakiś z makiem. Ciasto podzielone. Czyli to jest koniec? Tak. Szybko. Jak szybko? Tak. I teraz tak. Układamy to w taki sposób, że robimy najpierw po przekątnej. Czyli... Układamy każdą... Tak. Tak, po przekątnej. Też. Czyli na tutaj w te wolne miejsca wkładamy drugą część. Czyli mamy wypełnione, można powiedzieć, dno tortownicy od zewnętrznej strony. I teraz układamy to tak, żebyśmy jedną między drugie wkładali. Dobrze tłumaczę, Pani Mieszka? Tak, bo ja to dobrze. Nie wiem, jak to tutaj. O, i układamy to w ten sposób. Tutaj chowając każdy kawałek ciasta. Wygląda kwiatek. Tutaj takie listki, no, takie, tutaj taki środek, a tutaj taki list. A to chodzi. Robimy kwiatka. O, pięknie nam się tutaj układa już. I to będzie taki, będzie jeszcze taki środeczek. Będzie. To nam właśnie Paulinka podpowiada. Wszystko. Środeczek musi być kwiatku. Właśnie, środek musi być to z tego zrobimy środek, to jeszcze wsadzimy tu. To wszystko zbiłam w stolicy, bo to szkoda wpadło. I teraz pomagając sobie łyżką, zrobimy tu taki mały otwór w środku i wsadzimy to jako środek tego. I tak przygotowaną różę wkładamy do piekarnika. Pieczemy. I teraz jak długo pieczemy? Musimy to w 160 stopniach, tak jak żeśmy nagrzeli piekarnik, około 50 minut piec to ciasto. To nastawimy na 50 minut. Ciasto mamy już gotowe. 50 minut. Zostawiamy do wystudzenia. My teraz w międzyczasie, jak ciasto nam będzie stygło, przygotujemy lukier z cukru pudru, taki najprościejszy, i soku z cytryny. Użyjemy do tego 3 czubatych łyżek cukru pudru i cytryny, tak z 1,5 łyżki. Rozetrzemy to dobrze, będziemy lukrować i dekorować skórką z pomarańczy. Tutaj Pani Agnieszko klejemy, mała Agnieszka przenosi. Dla pięknejszej jeszcze dekoracji, tutaj krajem. Troszkę nam spłynie, ale troszkę też. Możemy jeszcze posypać skórką pomarańczową karamelizowaną. Ja taki mam efektu. Ta skórka nam się do tego luku powinna przykleić. Myślę, że będzie.